Witamy. Dzisiaj jesteśmy w Darłowie. Zobaczymy, co ciekawego jest w tym mieście. Najpierw krótko zapoznajmy się z początkami tego miasta i o ważnych osobach mieszkających tutaj. Już w XI wieku istniał gród lub warownia o nazwie Dirlow lub Dirlowo. Darłowo w XIII wieku było związane w różnych okresach z Pomorzem Zachodnim bądź Pomorzem Wschodnim. W 1275 roku książę gdański Mściwoj II ponownie przyłączył miasto do księstwa gdańskiego, a po jego śmierci w 1294 roku na mocy układu w Kępnie z 1282 roku Darłowo wraz z całym ówczesnym Pomorzem Gdańskim zostało ponownie scalone z Polską. W 1297 roku miasto najechał i zniszczył książę wołogoski Bogusław IV. Polska straciła Darłowo w 1308 roku, gdy miasto zagarnęli Brandenburczycy, którzy następnie przekazali miasto w Lenno pomorskiemu rodowi Świeców. Na mocy traktatu pokojowego z 1317 roku Brandenburgia odstąpiła miasto i okolicę zachodniopomorskim księciom wołogoskim z dynastii Gryfitów. W 1352 roku książę wołogoski Bogusław V, zięć polskiego króla Kazimierza Wielkiego, rozpoczął budowę zamku książęcego. Spacer rozpoczynamy od parku króla Eryka. A któż to taki był ten król Eryk Pomorski? Urodził się on w 1382 roku w Darłowie. Książę pomorski z dynastii Gryfitów, znany potem jako król Norwegii Eryk III, od 1389 roku, król Danii jako Eryk VII od 1396 roku oraz król Szwecji jako Eryk XIII od 1396 roku. Książę Słupski i Stargardzki jako Eryk I w latach 1449-1459. Był on synem księcia Słupskiego Warcisława VII i Marii, córki Henryka III, księcia Mecklenburskiego. Niestety już za swojego życia po kolei tracił tytuły królewskie. Tytuł króla Danii stracił w 1439 roku, króla Szwecji ostatecznie też w 1439 roku, a tytuł króla Norwegii stracił w 1442 roku. Po detronizacji kolejno ze wszystkich tronów wrócił do Darłowa i zaczął rozbudowywać miasto. Tutaj zmarł i tutaj został pochowany. Kolejnym władcą zasłużonym dla Darłowa i całego Pomorza Zachodniego był Bogusław X Wielki, który zjednoczył region w jedno księstwo ze stolicą w Szczecinie. Tymczasem zapoznając się w skrócie z historią Darłowa i króla Eryka, któremu poświęcony jest ten park, kończymy spacer po nim i przechodzimy na drugą stronę ulicy, gdzie znajduje się kościół świętej Gertrudy. Dzisiejszy kościół świętej Gertrudy pierwotnie służył jako kaplica cmentarna. Jest to budowla ceglana, która obecnie znów nie jest otynkowana i jest kościołem parafialnym parafii świętej Gertrudy. Niestety nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące dziejów świątyni, które uległy zniszczeniu w czasie pożaru Darłowa w 1722 roku. Nie jest znany dokładny czas jej budowy ani fundator kaplicy. Nie ma obecnie wśród historyków jednego zdania na temat powstania tego kościoła. Najstarsza zachowana wzmianka źródłowa o świątyni pochodzi z 1497 roku, kiedy to Darłowo nawiedziło najprawdopodobniej tsunami, nazywane wtedy przez ówczesnych mieszkańców niedźwiedziem morskim. Olbrzymia fala całkowicie zniszczyła port w Darłówku, a trzy zacumowane tam statki wyrzuciła na ląd. Jeden z nich znalazł się wówczas na wzgórzu Kopa w pobliżu dzisiejszej świątyni. Jak głosi jedna z legend, to na pokładzie tego statku znajdowała się księżniczka Gertruda, która w obliczu niebezpieczeństwa modliła się i przyrzekała, że jeśli zostanie uratowana, to w miejscu, w którym wyląduje, w podzięce za szczęśliwe dotarcie do lądu, ufunduje kaplicę. Budynek jest kaplicą centralną, niemal rotundą. Powstał na planie sześcioboku,
otoczony od zewnątrz 12-bocznym, niższym obejściem, o bokach na przemian dłuższych i krótszych. Świątynia jest murowana z cegły, oszkarpowana i otynkowana. Postawiona na fundamencie z nieregularnego kamienia. Na zewnątrz budowla przykryta jest namiotowym, 12-bocznym dachem, krytym gątem dębowym. W centralnej części dachu umieszczono 8-boczną wieżyczkę w kształcie iglicy, krytą wielobocznym dachem. Przechodzimy na ulicę Tynieckiego i idziemy w stronę widocznej w oddali bramy, zwracając uwagę na otaczające nas starsze budynki. Widzimy instalację Bicykl i Jamnik. Instalacja powstała dzięki mieszkańcom Darłowa, głosującym na nią w budżecie obywatelskim. Jest to ciekawa instalacja. Jest to miejsce, gdzie każdy chce się sfotografować. Szczególnie dzieci cieszą się, że mogą usiąść na przykład na piesku i zrobić sobie zdjęcie. Doszliśmy do bramy kamiennej z XIV wieku, zwanej też Bramą Wysoką. Jest to przejazd ostrołkowy na planie kwadratu. Została przybudowana w 1732 roku. Jest to jedyna zachowana brama z trzech bram miejskich. Stanowi ona część nieistniejących już murów miejskich, po których pozostałością jest nazwa i półokrągły kształt ulicy Wałowej. Brama posiada cztery kondygnacje. Większość cegieł ułożona jest w wątku wendyjskim. W górnej części zastosowano młodszy chronologicznie układ gotycki. Budynek zdobią wysokie blendy i małe ostrołukowe okna. Wieńczy go czterospadowy dach namiotowy. W jego wnętrzu zachowały się otwory strzelnicze. Przechodzimy przez bramę i idziemy ulicą Powstańców Warszawskich w stronę rynku. Sercem Darłowa jest rynek, nazywany również Placem Kościuszki. To właśnie na rynku w Darłowie możemy zaobserwować zachowany średniowieczny układ ulic z malowniczymi kamieniczkami i zaułkami na czele. Oprócz wspomnianych kamienic w stylu renesansowym i barokowym, na rynku znajdują się m.in. XVIII-wieczny, bogato zdobiony ratusz, a także fontanna z postacią rybaka z 1919 roku ku czci ludzi morza. Funkcję ratusza w Darłowie pełnią dawne hale targowe, przebudowane w 1725 roku przez dobudowanie jednej kondygnacji. Budowli nadano styl barokowy. Nad głównym wejściem znajduje się kamienny renesansowy portal pochodzący z poprzedniego ratusza, który spłonął w 1722 roku. Obok ratusza na rynku znajduje się także pomnik rybaka, będący jednocześnie fontanną. Na fontannie uwagę zwracają cztery spiżowe tablice, obrazujące sceny z życia dawnych mieszkańców Darłowa.
Przechodzimy z rynku za ratusz i widzimy kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Za datę rozpoczęcia budowy Darłowskiego Kościoła Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, zwanego Kościołem Mariackim, przyjmuje się rok 1321, kiedy to biskup kamieński Konrad przekazał patronat nad świątynią dwom braciom święcom, Piotrowi i Jaśkowi oraz synowi Piotra Wawrzyńcowi. W roku 1394, dzięki fundacji księcia zachodniopomorskiego Bogusława VIII, kościół został rozbudowany o wieżę, a w XVI wieku o zakrystię i kaplice boczne. Od samego początku świątynia pełniła rolę nekropolii książęcej, jak świadczą o tym obecne w niej do dzisiaj sarkofagi z doczesnymi szczątkami trojga władców: Eryka I, króla Danii, Szwecji i Norwegii, a po detronizacji księcia Słupskiego, rezydującego w Darłowie, Elżbiety, księżnej Szlezwicko-Holsztyńskiej, żony Bogusława XIV, Jadwigi, pani na Szczecinku i Suchaniu, żony Ulryka. W 1540 roku kościół na 4 wieki trafił pod opiekę protestantów, aż do końca II wojny światowej, kiedy kościół powrócił w ręce katolików. Przechodzimy ponownie przez rynek do ulicy Powstańców Warszawskich, która jest deptakiem, i idziemy nią aż do ulicy Krótkiej, na końcu której zobaczymy Zamek Książąt Pomorskich. Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie jest jedynym w Polsce nadmorskim gotyckim zamkiem wybudowanym na sztucznej wyspie powstałej między Wieprzą a Kanałem Młyńskim. Wzniesiony został z cegły na planie prostokąta o wymiarach 31x35 metrów. Posiada wieżę o wysokości 24 metrów. Budowę zamku rozpoczęto w 1352 roku za panowania Bogusława V. Na ten okres datuje się też początek współpracy miasta z Hanzą. W latach 1449-1459 zamek został przebudowany przez Eryka Pomorskiego. Została wtedy wzmocniona funkcja obronna na wzór wcześniejszej siedziby księcia zamku Kronborg. W trakcie II wojny światowej zamek nie został zniszczony, pomimo zniszczeń, jakim uległo miasto. W 1945 roku na terenie zamku urządzono muzeum regionalne.
Przejdziemy się teraz przez chwilę po dziedzińcu i tarasie widokowym na zamku, podziwiając szczegóły jego architektury. Obok zamku na ulicy Skłodowskiej 23 znajduje się zabytkowy zajazd wzniesiony w pierwszej połowie XVIII wieku. Budynek ulokowano przy moście na rzece Wieprzy w sąsiedztwie zamku i młynów. Powstanie tego obiektu wiąże się ze wzrostem znaczenia traktu omijającego rynek staromiejski oraz rozbudową przemieści Darłowa po częściowym zniesieniu obwarowań. Obiekt nawiązuje do barokowych XVIII-wiecznych budynków użyteczności publicznej lub dworów szlacheckich. Przechodzimy przez most zamkowy na rzece Wieprzy. Z lewej strony widzimy wyspę łososiową, na której jest urządzony park. Skręcamy w prawo w Aleję Wojska Polskiego. Z lewej strony widzimy ogromny pomnik zwycięstwa. Naprzeciwko niego jest też pomnik pionierom ziemi darłowskiej. Dochodzimy do skrzyżowania Alei Wojska Polskiego i ulicy Bogusława X. Oczom naszym ukazuje się kościół świętego Jerzego. Dawniej był to kościół szpitalny i należały do niego dwa szpitale. Jest to świątynia wzniesiona w XV wieku na przedmieściu wieprzańskim, niedaleko targowiska i dawnej basztowni. Budowla jest murowana, otynkowana, jednonawowa i oszkarpowana. Od strony zachodniej posiada wieżę wzniesioną na planie kwadratu. Przechodzimy przez most nad rzeką Wieprzą na ulicy Powstańców Warszawskich.
Przed chwilą szliśmy tą ulicą w kierunku zamku. W tym miejscu kończymy nasz spacer po starej części Darłowa. Przejedziemy za chwilę do części nadmorskiej, do Darłówka. Darłówko jest nadmorską częścią miasta Darłowa. W sezonie letnim pełni funkcję turystyczno-wypoczynkową. Na terenie Darłówka znajduje się sezonowa baza noclegowo-wypoczynkowa, obejmująca ośrodki wczasowe, domy wypoczynkowe, pensjonaty, pokoje gościnne, hotele. Mieści się tutaj kemping z polem namiotowym. Spacer po Darłówku rozpoczynamy na ulicy Wschodniej. Idziemy brzegiem rzeki Wieprzy w kierunku morza. Jakby ktoś miał dużo czasu, to z Darłowa do Darłówka można też dojść na piechotę deptakiem wzdłuż brzegu Wieprzy. Chętnie korzystają z niego zarówno piesi, jak i rowerzyści. Po drodze można podziwiać zacumowane statki. Długość tego deptaku wynosi około 3 km. Tymczasem doszliśmy do miejsca na chwilę zadumy na spacerze. Jest to pomnik Nie wrócili z morza. Intencja jest bardzo sensowna, daje do myślenia. Morze oprócz miejsca rekreacji jest też potężną siłą, która nie pozwoliła wielu ludziom wrócić na ląd bezpiecznie. Doszliśmy do mostu rozsuwanego. Na razie nie przechodzimy przez niego, idziemy dalej wzdłuż nabrzeża. Widzimy latarnią morską. Została ona zbudowana w 1885 roku, kiedy to stanął na wschodnim brzegu nieduży parterowy budynek z czerwonej licowanej cegły z kwadratową wieżą. W 1927 roku wieżę latarni podwyższono o jedną kondygnację, na której zbudowano galeryjkę i laternę z białą kopułą. Do dnia dzisiejszego tak właśnie wygląda latarnia morska w Darłowie. Zmieniały się tylko z latami źródła światła. Przechodzimy na wschodnią promenadę w Darłówku. Znajduje się ona nad samym brzegiem morza. Obok jest piękna piaszczysta plaża, mini plac zabaw dla dzieci i miejsce do ćwiczeń siłowych. W tej chwili na morzu jest mały sztorm. Mały, bo nic nie jest w stanie w tej chwili tutaj uszkodzić. Natomiast co potrafi zrobić duży sztorm, zobaczymy za chwilę.
Wracamy się i przechodzimy na falochron wschodni. Na początku falochronu zobaczymy eksponat, jakim jest buczek przeciwmgłowy, czyli nautofon. Jest to urządzenie zaliczane do znaków nawigacyjnych i służy do nadawania sygnałów dźwiękowych na morzu podczas mgły. Jego dźwięk słychać w promieniu 20 km. Kolejną atrakcją do zobaczenia jest Galeria Morska ku czci ludzi morza. Odbudowana powtórnie ze środków budżetu obywatelskiego, upamiętnia zasłużonych ludzi morza oraz instytucji o charakterze morskim, które poniosły szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki morskiej w tym regionie. Jak powiedziałem przed chwilą, te duże fale na morzu to nie jest duży sztorm. A co potrafi zrobić duży sztorm, widzimy właśnie przed sobą. Jest to gwiazdoblok o wadze 5 ton. Jak widzimy, nie znajduje się on we właściwym miejscu, gdzie są jego koledzy. Znajduje się on na falochronie w dziwnej pozycji. Otóż w czasie sztormu 6 grudnia 2013 roku został siłami natury wyrzucony od strony morza na falochron wschodni, znacząco uszkadzając jego nawierzchnię. Pozostał ustawiony w tym miejscu jako symbol potęgi żywiołu ku przestrodze próbujących z nim igrać. Wracamy się i przechodzimy przez most rozsuwany na ulicę Władysława IV. Zaciekawiły nas kotwice z prawej strony. Przeszliśmy się jeszcze chwileczkę wzdłuż lewego brzegu Wieprzy.
Przechodzimy na ulicę Dorszową aż do parkingu i z parkingu jest wejście na taką kładkę widokową. Z kładki można obserwować wspaniałe widoki na morze podczas spaceru. Można śmiało spacerować po niej z wózkiem. Miejscami jest odsłonięta od wiatru. Jest to wspaniała atrakcja turystyczna dla osób wypoczywających w Darłowie. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, aby nie pominąć kolejnych filmów o kolejnych miasteczkach, które ukażą się wkrótce.